w stanie sobie przypomnieć, jak na krótko, 2 czy 3 dni przed rozpoczęciem tego roku szkolnego, odmawiając różaniec tutaj w kaplicy, już w trakcie tych takich najbliższych przygotowań do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego, pomyślałem sobie z pewnym zadowoleniem, że w sumie to wszystko jest już w miarę jak trzeba. Tutaj coś poprawimy, tam jeszcze coś poprawimy, ale w sumie to już wszystko działa tak, jak należy. Ten rok wiele mnie nauczył. Na prawie każdym możliwym poziomie coś drastycznego się wydarzyło. Na prawie każdym możliwym poziomie, od takiego osobistego i to w bardzo różnych obszarach, przez właśnie szkolne, przez wszystkie możliwe obszary, aż po życie duchowe już ściśle rzecz biorąc. Bardzo wiele bardzo dziwnych i niespodziewanych trudności się pojawiło. Dlaczego o tym mówię tutaj na zakończenie roku? Otóż myślę, że należy wyciągnąć z tego pewno bardzo ważną naukę. Otóż pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie szukać, nie próbować wyrzeźbić z siebie takiego greckiego herosa. Co mam na myśli przez greckiego herosa? Nigdy nie próbujmy wyrzeźbić z siebie takiego ideału. Nie łudźmy się, że poprzez nasz wysiłek, poprzez naszą pracę, tak po prostu zrobimy to, co trzeba. Tak po prostu osiągniemy taki stan, że będziemy mogli o sobie powiedzieć: oto osiągnąłem jakąś doskonałość, oto teraz już jestem zadowolony, oto teraz jest już dobrze. Nigdy nie próbujmy do tego dążyć, bo nie daj Boże, żeby się miało udać. Bo jeśli się uda, to znaczy, że nasze serce jest już ślepe. Człowiek, który próbuje wyrzeźbić z siebie takiego człowieka doskonałego, albo będzie ślepcem, który sam siebie będzie oszukiwał i zamykał oczy na swoje błędy, będzie myślał, że jest doskonały, ale doskonale, no może niedoskonale, gdzieś tam w głębi duszy będzie czuł, że to dalece nieprawdziwe twierdzenie. I ten stan jest być może najgorszy. Druga możliwość jest taka, że człowiek zgorzknieje pod wpływem tego celu. Że człowiek próbując walczyć o tą doskonałość, próbując wypracować w sobie tą doskonałość, wyrzeźbić samego siebie, stwierdza, że to niemożliwe i próbuje jakieś wymówki, zwykle zrzucając to na innych. To jest taki człowiek zgorzkniały. To jest człowiek, który to grozi każdemu z nas, który mówi: no tak, jest tak i tak, ale to dlatego, że ten zrobił to i to, to dlatego, że to i to się stało, to dlatego, że ja doświadczyłem takich i takich rzeczy, to dlatego nie mogę i dlatego. A więc taki człowiek, który próbuje wyrzeźbić z siebie taką idealną figurę doskonałego człowieka, albo oślepnie, albo zgorzknieje. Co więc mamy zrobić, skoro nie mamy wyrzeźbić z nas tego doskonałego człowieka? Czy oznacza to, że mamy porzucić wszelkie dążenie do doskonałości? No oczywiście wręcz przeciwnie, mamy tak do tej doskonałości dążyć, jak należy, jak to jest nam, ludziom, dane do niej dojść. A jak nam jest dane do niej dojść? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta i za każdym razem, gdy wchodzimy do naszej kaplicy, tą odpowiedź widzimy. To jest oczywiście krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest naśladowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. A Pan nasz Jezus Chrystus, no nie przez przypadek, przedstawiamy Go właśnie jako ukrzyżowanego, a więc nie jako tego, jak jakiegoś greckiego herosa, jako triumfujący, doskonały w każdym calu, tylko właśnie jako ten cierpiący, jako ten, który triumfuje poprzez cierpienie.
I my ten sam los mamy powtórzyć. Przez naśladowanie Chrystusa mamy dążyć do tej doskonałości, a to oznacza bardzo konkretnie, co robi Pan nasz Jezus Chrystus? Przychodzi do nas. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, właśnie w tym kontekście tego dążenia do doskonałości. Przychodzi do nas, do tej ludzkości słabej, upadłej, grzesznej, do tej ludzkości pogrążonej wtedy w cieniu, w brokach pogaństwa. Przychodzi do tego Izraela, który, no jak widzimy, nie za bardzo chciał Pana Jezusa przyjąć. Przychodzi do tej grzesznej, słabej ludzkości, przychodzi do nas słabych i grzesznych. Pan Bóg nieustannie utrzymuje nas w istnieniu, pozwala nam zacząć kolejny dzień. Za każdym razem, gdy otwieramy rano nasze oczy, powinniśmy Mu za to dziękować, że pozwolił nam rozpocząć kolejny dzień. Każdy ten poranek to jest wyraz Bożej miłości, bo Pan Bóg daje nam ten kolejny czas, te kolejne godziny. I wyrazem tej samej miłości jest Pan nasz Jezus Chrystus, który do nas przychodzi, który staje się dla nas człowiekiem, który przychodzi do naszego tabernakulum, jest z nami pod postacią chleba. My naśladując Jego miłość do nas, my naśladując tą miłość w odniesieniu do nas samych, bo mówimy tutaj o tej pracy nad nami samymi, to my powinniśmy naśladować tą miłość przez miłość. Powinniśmy tak mieć tą miłość własną, powinniśmy umieć kochać nas samych. Skoro sam Pan Jezus dla nas jest w Najświętszym Sakramencie, skoro Bóg obdarzył nas kolejnym dniem, to znaczy, że chce, żebym był. To znaczy, że Pan Bóg mnie kocha. Ten pierwszy, wstępny punkt miłości, to znaczy ta akceptacja. Pan Bóg chce nas, Pan Bóg do nas przyszedł, do nas słabych i grzesznych przyszedł. Dokładnie takich z ułomnościami, do właśnie takich nas przyszedł. Ten pierwszy punkt prawdziwej miłości, również miłości własnej, to akceptacja. Ale oczywiście nie po to jest ta miłość, żeby trwać w jakimś samozadowoleniu. No skoro Pan Bóg mnie kocha właśnie takiego, to przecież nic nie muszę robić. No nie, bo drugi punkt tej miłości, również widoczny w krzyżu, Pan nasz Jezus Chrystus nie tylko do nas przyszedł i nie, gdy już przyszedł, to nie mówił, że jest wszystko dobrze, tylko przyszedł po to, żeby obdarzyć nas łaską. Przyszedł po to, żeby nasze błędy pokonać, żeby dać nam siłę do walki z naszymi grzechami i błędami. I jest z nami w Najświętszym Sakramencie właśnie po to, żeby nas do doskonałości prowadzić. Jego mocą, nie naszą. I ten drugi stopień miłości, ten drugi krok w zdrowej miłości własnej, po tym jak naśladując Pana Boga kochamy nas samych, akceptujemy nas samych, to wtedy jesteśmy na dobrym punkcie startowym, na dobrym gruncie do tego, żeby powiedzieć sobie, no to teraz chcę zawalczyć z tym, co jest we mnie złego, no to teraz chcę to naprawić, to teraz chcę wykorzystać tą Bożą łaskę, którą Pan Jezus nas obdarza po to, żeby się zmienić na lepsze. I z takim nastawieniem, i tylko z takim nastawieniem człowiek naprawdę może się do Pana Jezusa zbliżyć. Jeśli nie będzie tego pierwszego punktu, jeśli nie będziemy potrafili naśladować miłości Bożej do nas, tej miłości, która wyraża się w tym, że Pan Jezus do nas przychodzi, że obdarza nas życiem w kolejnym dniu, jeśli tej miłości w nas nie będzie, to nie będziemy potrafili naprawdę się naprawić. To albo właśnie oślepniemy, jak na początku mówiłem, albo zgorzkniejemy pod naporem naszego cierpienia. Dopiero gdy zrozumiemy miłość Boga do nas, dopiero gdy zrozumiemy, że cierpiący Chrystus to jest Bóg, dopiero wtedy zrozumiemy krzyż, dopiero wtedy On będzie dla nas owocny, że to jest wyraz tej miłości, która szuka tego grzesznika. A więc te dwa punkty konieczne. Najpierw, żeby się naprawić, potrzeba zaakceptować, potrzeba kochać samego siebie, ale później ta miłość musi doprowadzić do prawdziwej walki, do prawdziwej walki z własnymi wadami. I teraz, już nie przedłużając tego naszego ostatniego w tym roku szkolnym spotkania, z tym właśnie chcę Was zostawić. I my, starając się naśladować Pana Boga, i my jesteśmy z Was dumni,
cieszymy się, że mogliśmy z wami spędzić ten rok szkolny. Nie dlatego, że nie było problemów, nie dlatego, że nie macie wad. Macie je tak samo, jak i my je mamy. I tak samo chcemy, ta nasza miłość do was nie wyraża się w tym, że na wszystko wam pozwalamy i że nie zauważamy waszych wad, tylko właśnie wyraża się w tym, że staramy się wam wskazać, co zmienić należy, że staramy się wyrobić w was te dobre nawyki. I z tą myślą was zostawiam, bo pomimo tego, że na zasłużony wakacyjny odpoczynek wszyscy się udajemy, to nie jesteśmy wolni, nie zostajemy zwolnieni od tej troski o to nasze uświęcenie. I pomimo tego, że zmienia się nasz porządek dnia, to niech nie zmienia się to silne pragnienie, żeby naśladować Pana Boga w miłości również tej do nas, żeby potrafić te dwa punkty tej zdrowej miłości własnej cały czas praktykować, po to, żeby faktycznie upodabniać się do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.